Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Minecraft. No i właśnie w poprzednim materiale robiliśmy sobie coś bardzo ciekawego, a mianowicie kończyliśmy fabrykę biomasy. Trochę krótszą niż fabryka biopaliwa, ale skuteczniejsza, bo dwa razy bardziej wydajniejsza. No i tak, zobaczyłem, że odcinek z trzciny cukrowej był całkowicie, nie miał obrazu i był no po prostu istna tabula rasa, więc z tego zrobiłem słuchowisko. No i powiem, że idziemy spać. No i powiem, że z tego byście mieli jeszcze raz to pokazane, bo dla kompromisu w sezonie czwartym będziemy jeszcze raz zaczynać, ale też będą fabryki, które tu się zdarzyły, bardzo podobne, prawie takie same, jeżeli można, będzie je tam zrobić. No ale fabryki trzciny nie będzie można, bo tam trzeba harwester, a tu nie za bardzo jest możliwość. Uruchomiłem właśnie, jakby to wam powiedzieć, boiler. O, jeszcze szkielecik. Dobra. Mój mieczyk nowy jest dobry. Bardzo dobry. Wymaga dużej ilości życia od potworka, żeby nie padł na hita. No i tak, tu już jest Steam. Tu już jest para, zbiera się bardzo ładnie. Później będzie eksploatowana do fabryki. Ale do tej fabryki nie mam humusa. Więc w tym odcinku zrobimy sobie fabrykę humusa. Co za dźwięk jakiegoś pigmena. Pigmeny mogą być, bo raz mnie nawiedził. Zaraz go poszukamy. Kurczę, 58 FPS-ów, bardzo mało. Nie wiem dlaczego. Tak czy siak, tutaj są fabryki. No to akurat drewno się przerabia. Deski się robią. Oj, za pełno ich jest, żeby to wyłączyć. Silnik jeden, silnik drugi. Na razie nie mam możliwości drugiego silnika. Ale zaraz idziemy do fabryki trzciny cukrowej. Coś wam wytłumaczę. Zaraz, to nie ta dźwignia chyba. No widzicie, pigment jest. Pigmen w moim świecie, jeżeli go nie zaatakuje, nic mi nie zrobi. Ale fajnie, wiecie. Bo on, czy on z Twilightu przyszedł, czy z piekła? Chyba z piekła, mi się wydaje. Dobra, będzie mnie bronił. Chyba, że go coś trafi, to mnie pokona. Teraz włączony ten silnik w końcu, czy nie? Nie, działa jeszcze. Czekajcie, to jak ja mam go? A nie, to ten silnik. To ten niech działa. Mam pomysł, przejdziemy się jeszcze. Mam nadzieję, że po scaffoldach się nie wspina. Teraz, gdzie on ma dźwignię? Nie wiem, dlaczego tych desek nie mogę zebrać. Sandstone pipe, tak? Zaraz. Sandstone pipe. To muszę tu wyszukać. Proszę bardzo, sandstone pipe ma być tutaj. Tylko teraz się stąd nie wydostanę. Jeszcze raz szukamy sandstone pipe'a. Postawimy go tutaj, no niestety coś się musi wytracić. A, ja wyłączyć to mam, a nie się bawić z tym. Dwa silniki są wydajne, jak nie wiem. Tutaj zrobiłem dwa. Do fabryki charcoalu. Ale teraz idziemy dalej do... Po prostu pod fabrykę trzciny cukrowej. Jak ja to w ogóle zrobiłem? Tak na szybko wam powiem. No otóż, tu widzicie co. Nieważne, idziemy na dół.
Trzeba na środku postawić filar, tak? Wokół niego wodę. Jedno pole wokół niego wody. Łącznie pod nim. Znaczy pod nim nie musicie, ale obok niego taki jeden obwieźć go obwód. Później dwa trzciny, znaczy dwa pasy ziemi, później znowu jeden wody i tak dalej, ile wam się zmieści. No i w tych dwóch trzcina, woda to tam nieważne, ma być, żeby ona rosła. Następnie na poziomie wyższym, chyba jeden, no dwie kratki nad tą trzciną, postawicie sobie Sugar King Harvester, napełnicie go stirlingami. Stirlingi możecie nawet trzciną napędzać, ja wolę szarkolem, bo mam go dużo. No i jak już napędzicie, to odprowadzenie trzciny gdzieś zrobicie, no i cała filozofia. Tak to właśnie wygląda. A my mamy się czym innym zająć. A tylko zobaczę, ile tu węgla jest. 41 jest ok. No i powiem wam, że męczyłem się, jak to mogę z tego quarry do bazy ściągać te surowce, żeby nie ciągnąć rurami, jest sposób. Stary jak świat, Ender Chest. Ten jest lepszy. Są dwa, ten jest lepszy, bo można go pomalować. Sorry za to. Można go pomalować i nie odróżniają się. Pomalowane tak samo, to samo przewodzą. Inaczej pomalujecie dwie co innego, więc my wykorzystamy do fabryki humusa jedną, a drugą do quarry. Łatwiej jak się nie sortuje, no ale cóż. Jedyne ograniczenie to mała przepustowość, bo slotów jest tyle co w zwykłej skrzyni. Nie można robić podwójnej. Więc zrobimy sobie Ender Chest ten. Czarny do tego skrzynię. Blaze Rody, Obsidian. A, tylko tego mieliśmy się pozbyć, tych desek. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze spróbujemy tutaj wrzucić, a tutaj tak jest full. 700 stopni, no do 1000 idzie. Aha, powiem wam, że później zrobię inny boiler i to powiem wam, że nie dość, że będzie mniejszy, bo ironowy, ten jest stylowy, no to jeszcze zrobię może dwa, jak mi będą nie wystarczały, zobaczymy. Tutaj niech się zbiera. Jak fabryka humusa się zrobi, to no po prostu puścimy i będzie dobrze. Idziemy na górę. Deski gdzieś wyrzucimy, żeby nam nie przeszkadzały. Kości tutaj mają być. Dobra, tu są kości. Teraz nam będzie potrzebny Ender Chest. Blaze Rody mamy. Obsydian też gdzieś będzie. Obsydian 5. Będzie nam trzeba więcej, ale później sobie załatwię. Do tego quarry. Pewnie Ender Perła. Fajną miałem sytuację, jak poszedłem pod drewno do Mistcrafta, to pokonałem Endermana, bo spadł z drzewa. I dostałem Ender Perłę. Fajny sposób, polecam. O, jeszcze nam potrzebna zwykła skrzynia, którą mamy, oraz wełna. Robimy. Dywanu nam nie trzeba. Bardzo łatwy sposób. Jakby to wymagało tego, no to co jest potrzebne do zrobienia fajerwerka z endu, no to bym nie dał rady. Ale taki to łatwy, fajny sposób, z podstawowego Minecrafta. Tylko takie dwie są potrzebne do zrobienia, żeby działało. I jeszcze skrzynia, mamy dwa Ender Chesty,
Super, a obsydian? Trzeba pamiętać. Wyrzucimy sobie jeszcze Blaze Rody o i wełnę. No i dobra, możemy się zabrać do roboty. Pokażę wam, o co chodzi. No mam trochę ograniczony czas, więc podłączenie zrobię później, ale to nie problem. Każdy umie sobie zrobić podłączenie. Najprostszy sposób to rura drewniana, silnik redstone'owy i macie. Wspomagane to rurami złotymi transportowymi. Ale jak to w ogóle zrobić? Zacznijmy od początku. Trzeba najpierw doprowadzenie surowców, bo zaraz się ściemni. Tak, idziemy spać. Doprowadzenie surowców apatajtu, gravela, ziemi oraz scaffoldów. No, albo czymś, co możecie napędzać generator, czymś, co możecie generować prąd, co napędzać będzie macerator. A właściwie dwa macerotory. Jak macie niedobór ziemi, to jeszcze z plantbali można stworzyć 8 ziemi z jednego plantbala. Czyli z jednej trzciny jedna ziemia. Tak to wychodzi. Dość nieopłacalny sposób, gdyż trzcina ma 32 EMC, a ziemia tylko 1. No ale cóż. Idziemy sobie. Gravel trzeba dać do maceratora. Jeszcze generator jest potrzebny, żeby ten macerator napędzać, jak scaffoldami, czy tam czymś, co się pali. Więc tak, gdzie jest gravel? Musi iść do maceratora. Skrzynia silnik redstone'owy. Zrobiłem dużo silnik redstone'owy. 24, dużo skrzyń, 38, więc powinno wystarczyć. No silnik oczywiście spokojnie pod ziemią może być. Nawet dźwignię mamy. 28. Automatic crafting table też będzie potrzebny. Wolałbym, żeby tutaj dźwignia była, ale niech będzie tutaj też, może być. No i to masz iść do maceratora. Zaraz powiem wam. Macerator jest tutaj, tylko musi być jeszcze generator. Chyba nie musi być złotej rury. Nie musi być złotej rury, bo to długo przerabia. Jeszcze trzeba nam będzie apery zrobić. Pokażę wam. Głównie skupimy się na overclocker update, żeby zmniejszyć czas przesyłu. Trzeba 10 kalkulant cele, L1 electronic circuit i 2 copper kable koperowe, miedziane. Więc na razie tak byśmy zrobili, prymitywnie. Może jeszcze dalej. I to by trafiało do maceratora, który będzie tu. Generator będzie pod nim. Możemy skrócić w sumie. Zaraz, tak to było? Mogło stać na tym? Chyba nie mogło. A czekajcie, jakaś jednostka jeszcze jest potrzebna do tego wszystkiego. Generator Badbox. Badbox weźmiemy. Trzeba jeszcze Badbox zrobić. I kable wziąć koperowe. I wszystkie rodzaje kluczy. Mamy na to miejsce w ekwipunku. Zaraz zobaczymy. No, mamy. Gdzie są klucze? Nie mamy żadnych kluczy więcej? O, dziwne. A tak jest. Wątpię, ale weźmiemy. Jeszcze jeden by się przydał. Elektryk wręcz. To mi się przyda, mój mieczyk. Żeby zrobić badboxa, nie trzeba wielkiej filozofii. Kabel koperowy. 16, tylko bardzo mało. Baterie są potrzebne i drewno.
Nie mamy drewna. Pójdziemy sobie tutaj po drewno. No i możemy zrobić bata. Tylko dużo zabiera, uprzedzam. Możemy fi zrobimy, a później najwyżej się poza odcinkiem dorobię. Inkubator też jest ciekawy. Co? Tak łatwo z ziemi można zrobić smeltingu? Easy. Badbox. Widzieliście, jak się robi. 16 baterii zrobiłem. Craft bardzo łatwy. I mamy badbox. No, z badbox będzie napędzany scaffoldami. Generator. Do badboxa będzie przejście. No tak najłatwiej. Chociaż to mało energii będzie, no ale cóż. Humus chyba aż tak nie idzie. No i nie tym kluczem. Spróbujemy tym. Żeby odzyskać generator. Jest generatorów. A nie, no generator musi być na dole. Więc nie wiem, co ja chciałem zrobić. Generator tutaj. Nad nim musi być badbox. Przejście do macerator'a w ten sposób. Zaraz. To by trzeba by jakoś bokiem albo górą. Macerator byłby tutaj. Po prostu, bez przesady. Kaple mamy. Bardzo dobrze. A, tylko który slot? Chyba górą. Górą podłączymy. Czekajcie, rura złota jest mi potrzebna, żeby łatwiej było. Teraz to jest cobblestone. O, już sporo czasu to zabiera. Ach, tylko to się łączy. Dalibyśmy może sandstone'a, chociaż tu musi być złota rura. Ale tutaj mi nie pasuje. Tu musi być przesył i tam musi być przesył. Dobra, tu dajmy złotą rurę. Czy złota rura mi niepotrzebna? Ja nie wiem, co się dzieje ze mną. No nie. Tutaj musi być nad tym. Bardzo dobrze, jedziemy. No, bardzo ładnie. Więc tutaj trafia gravel, który przerabia się na piasek. Mamy już część zrobionej tej fabryki. Najwyżej to podzielę na dwie części, ale chciałem wam o tym wcześniej powiedzieć. Jakoś tak długo nam to zeszło. Jeszcze tą fabrykę trzciny trzeba było. Dobra. Teraz tak, to już mamy, robi się piasek, ok? Piasek jest potrzebny do fertylizera. Fertylizer. Z tego się będzie robiło humus. Apatajty nam jeszcze potrzebne. Ale poczekajcie, bo to nie wszystko. Coś nam się pali. Ale nie wiem co. Dobra, dalej. Trzeba nam jeszcze coś takiego, po prostu, żeby no, łatwiej było. Na razie co zrobiliśmy, to przetransportowaliśmy, powiedzmy w cudzysłowie, bo jeszcze nie faktycznie, gravel do maceratora. Będziemy go później napędzać scaffoldami od razu z fabryki drewna chyba, ale nie, chyba lepiej z bazy. Lepiej z bazy będzie. A ja to podłączę wszystkie do tych czterech skrzyni jedną rurą i gdzieniegdzie będzie diamentowa, żebyśmy to podzielili na konkretny surowiec, tam gdzie będzie chciał wypadać, to będzie wypadał i trafiał do skrzyni, tak? Nam jeszcze potrzebny jest apatite. Apatite ma iść dalej, czekajcie, to ma wychodzić.
Czym ja bym to wypuszczał i czy można po prostu przodem? Chyba mi się wydaje, że można. Z racji, że to nie jest skrzynia, to powinno od razu wypadać. Nawet tą rurą. Od razu będzie wypadać tutaj do Automatic Crafting Table. Czyli to jest piasek? Tak, to jest piasek. Automatic Crafting Table. Dobra, tu jeszcze jest potrzebny apatite. Tutaj jest. Też tak samo będzie to podłączone. Czekajcie. Rura. Silnik. Silnik. Dźwignia. Rura. Może być inną rurą, może być tą samą. Ja tą samą podłączę. Tutaj będzie trafiało. A nie, nie mam na razie piasku, żeby to wam pokazać, to idę po piasek. Powiem wam, że to już jest praktycznie koniec tej fabryki, więc dokończymy ją w tym odcinku. Ale efekt działania jeszcze trzeba pokazać. A no tak. No to najwyżej rozpędzę, pokażę wam ten efekt działania. Jak to tam to wygląda. No jak wszystko podłączę, pokażę wam ten efekt działania. Tak, to będzie najlepsze. Chyba, że w następnym odcinku. No nie, to nie ma co. Nie ma co przedłużać, to jest bardzo łatwa fabryczka. Piach. Piach, piach, piach. Sandstone, sand mamy. Czekajcie, robi się ciemno, to idziemy spać. Dopiero było jasno, już na dworze ciemno? Dziwne. Dobra, idziemy sobie. Tu jeszcze trzeba będzie zapować skrzynię, bo ta już się nie mieści. Jakoś tak było, że. O, właśnie, widzicie? Zatrzymajcie to. No to niestety musi być przesyłane. Trzeba jakoś apnąć tą skrzynię. Z koperowej na jakąś inną, do ironowej lub na silverową. A, chcę do krystal dojść.